Jeżeli zaszczepimy 100% społeczeństwa, to 100% osób, które wylądują w szpitalu, to będą osoby zaszczepione. Już po ostatnim filmie obiecałem sobie, że więcej filmów o COVID robił nie będę, bo w sumie mam wrażenie, że ci, którzy są przekonani, tacy pozostaną, a ci, którzy nie, tych już się też za bardzo przekonać nie da. Ale ostatnio złamałem tą swoją obietnicę, bo coraz więcej zaczęło się pojawiać informacji, które moim zdaniem wymagają totalnego wyprostowania. Otóż pojawiają się nie tylko w komentarzach, ale także w, na przykład na portalach internetowych informacje, że w szpitalu jakimś, nie tylko w Polsce, ale także w Belgii, takie informacje były też o Izraelu czy o Wielkiej Brytanii, 50% albo nawet ponad 50% osób zakażonych, wymagających hospitalizacji, to osoby zaszczepione. I z tej informacji wyciągany jest wniosek, że szczepionki absolutnie nie działają. Co więcej, niektórzy piszą, że skoro to jest powyżej 50%, to oznacza, że wręcz szkodzą. Chciałem to wyjaśnić, chciałem to narysować i pokazać Wam na prostym przykładzie, że bardzo łatwo jest tutaj się pomylić albo bardzo łatwo jest się dać wprowadzić w jakiś taki kanał dezinformacji. Na prostym przykładzie pokażę Wam, że szczepionki mogą działać mimo tego, że 50% albo nawet więcej osób w szpitalu to osoby zaszczepione. To zapraszam. Okej. Mamy w jakiejś grupie 1000 osób. Z tego 1000 część to zaszczepieni, a część nie. Tych zaszczepionych powiedzmy będzie 950, a niezaszczepionych 50. Z zaszczepionych część będzie hospitalizowana, część nie. Powiedzmy 10 osób szpital, a 940 nie zachoruje w ogóle albo zachoruje w taki sposób, że nie będzie ich trzeba hospitalizować. Z tych 50, 10 szpital, a 40 nie. W szpitalu mamy zatem 10 osób zaszczepionych i 10 osób niezaszczepionych. Czyli mamy 50 na 50. Tyle tylko, że szansa na wylądowanie w szpitalu po zaszczepieniu, po szczepionce, to jest jak 10 do 950, 10 do 950, czyli w okolicach 1%. A szansa na wylądowanie w szpitalu nie będąc zaszczepionym, to jest jak 10 do 50, czyli w okolicach 20%. Co prawda na oddziale szpitalnym, na którym jest połowa zaszczepionych, a druga połowa niezaszczepionych, można by po tej informacji odnieść wrażenie, że szczepionki nie działają, to jednak jak się to dokładnie przeliczy, to okazuje się, że szansa czy prawdopodobieństwo wylądowania w szpitalu po zaszczepieniu jest 20-krotnie mniejsze niż będąc niezaszczepionym. Innymi słowy, patrząc na same procenty, niewiele nam to mówi. Same procenty niewiele nam mówią, potrzebne są liczby bezwzględne, a nawet jeszcze bardziej niż liczby bezwzględne, informacje o wieku osób, po to, żeby z wieku móc zobaczyć, jakie są proporcje zaszczepionych do niezaszczepionych. Samej informacji, że 50%, że połowa to zaszczepieni, a druga połowa niezaszczepieni, nie wynika absolutnie nic. I jeszcze dwie sprawy. W tym przykładzie do tych wyliczeń założyłem wyszczepienie na poziomie 95%. Takie jest na przykład w Belgii dla grup ryzyka powyżej 60 roku życia. Pokazałem przykład z Belgii, bo informacja z Belgii była pretekstem, żeby w ogóle
tym materiałem, czy tym tematem się zająć i ten materiał zrobić. W Polsce na mapie powiatów, czy w ogóle na mapie, wyraźnie widać, że niższy poziom zaszczepienia, na mapie to kolor czerwony, w konsekwencji oznacza większą średnią liczbę potwierdzonych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, a w konsekwencji niestety wyższą sumę zgonów na 100 tysięcy mieszkańców. Tam, gdzie mniej osób jest zaszczepionych, tam więcej osób umiera. Na innego rodzaju wykresie widać wyraźnie, że im wyższy, większy procent ludzi zaszczepionych, tym mniejsza liczba hospitalizacji na 100 tysięcy mieszkańców. A teraz skala europejska i dokładnie to samo. Niestety na tym wykresie są odwrócone osie. Na poziomej liczba hospitalizacji, na pionowej odsetek mieszkańców w pełni zaszczepionych. I znowu, te kraje, gdzie jest wyższy ten odsetek w pełni zaszczepionych, to są równocześnie kraje, w których jest mniej osób hospitalizowanych na milion mieszkańców. No i to by było mniej więcej na tyle, tak czysto hipotetycznie. Jeżeli zaszczepimy 100% społeczeństwa, to 100% osób, które wylądują w szpitalu, to będą osoby zaszczepione. Procent to jedno, ale liczba bezwzględna to coś zupełnie innego i warto jest się posługiwać jednym i drugim i mieć świadomość, jaka jest różnica pomiędzy jednym i drugim. Życzę Wam zdrowia, nauka tu lubię, nie tylko na Facebooku i YouTubie.